22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był poświęcony dziecięcej medycynie ratunkowej i w ramach tego finału kupowaliśmy sprzęt dla SOR-ów. Między innymi kupiliśmy 2 tomografy komputerowe. Tomograf komputerowy jest to urządzenie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, które pozwala zobrazować wnętrze człowieka. Nie sposób sobie wyobrazić SOR bez tomografu. W zeszłym roku mieliśmy rekordową ilość, bo prawie 52 tysiące pacjentów, co daje dziennie około 170, czasem nawet 200 dzieci w ciągu doby. To jest bardzo ładnie. Najpierw w domu się walnęłam taką głowę, a potem w szkole się walnęłam na takich piłkach do skakania o szafę. Badanie nie było straszne. Jestem szczęśliwy bardzo, że mogliśmy tu przyjechać na Śląsk. To jest drugi tomograf komputerowy. Pierwszy stoi w Warszawie na ulicy Niekłańskiej, a drugi tutaj. To nie jest tylko jedyny sprzęt, ponieważ kupiliśmy jeszcze parę innych urządzeń. Stwierdziliśmy, że jeszcze od siebie dodamy w formie małego prezentu 2 dodatkowe urządzenia. Jedno z tych urządzeń to jest unit laryngologiczny, który bardzo szybko potrafi zdiagnozować dziecko na SOR-ze. A drugie urządzenie to jest tak zwany monitor triażowy. Moje dziecko choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To jest choroba rzadka, która polega na tym, że jej mięśnie stopniowo zanikają. Lekarze nie bardzo też wiedzą, co z tą chorobą począć, więc my jak wariaci szukaliśmy jakiejś pomocy po fundacjach, pisaliśmy i wtedy trafiliśmy na Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która pierwsza nad nami się pochyliła. To nie jest jedyna pomoc od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo sprzęt, który jest na oddziałach szpitala w Olsztynie, uratował tak naprawdę moje dziecko. Ten sprzęt, który dostaliśmy, to uzupełnił ten, który mieliśmy do tej pory, bądź pozwolił wymienić starszy już częściowo wyeksploatowany sprzęt, po prostu na nowszej generacji. Zostaliśmy jakby w 100% doposażeni w taki sprzęt, który oddział powinien mieć. Gdyby nie sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mielibyśmy wydłużony proces diagnostyczny pacjentów, a także byłoby trudniej pacjentów diagnozować, ponieważ trzeba byłoby ich przemieszczać, przekładać, co jest bardzo niekorzystne u pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, urazowych. To, że tak dużo urządzeń trafiło do naszego szpitala, traktujemy jako takie wyróżnienie naszego szpitala, że nasza praca i nasz trud został w ten sposób nagrodzony.